Osho. Aby dojść do właściwych drzwi, trzeba wpierw zapukać do wielu niewłaściwych. Jeśli przez przypadek od razu dobrze trafisz, nie będziesz umiał rozpoznać, że są to te właściwe drzwi. Upadniesz wiele razy, nie ma w tym nic złego. Wstań znowu i naucz się nie upadać. Bądź bardziej uważny. Będziesz popełniał błędy, ale nie popełniaj tego samego błędu jeszcze raz. Tak stajesz się mądry. Jeśli się złościsz, to ty się złościsz. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to ty jesteś nieszczęśliwy. Nikt cię do tego nie zmusza. Nikt nie może cię rozzłościć, dopóki sam nie zdecydujesz, że będziesz się złościł. Wtedy każdy może się przydać jako ekran, na który możesz przenosić swoje myśli. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym, chyba że ty sam tak zadecydujesz. Wtedy cały świat pomaga ci tkwić w nieszczęściu. To nie druga osoba, lecz twoja jaźń jest piekłem. Ludzie próbują kochać innych, nie uświadamiając sobie, że nie kochają siebie. Nie możesz dzielić się tym, czego nie masz. Możesz dawać innym jedynie to, co znajdujesz w sobie. W miłości człowiek się rozwija, w strachu kurczy. W strachu człowiek zamyka się, w miłości otwiera. W strachu człowiek wątpi, w miłości ufa. Zwykle wewnątrz ciebie jest więcej hałasów niż na zewnątrz. Prawdziwe zamieszanie jest wewnątrz ciebie, jest tam prawdziwe szaleństwo. A gdy zewnętrzne szaleństwo spotyka się z wewnętrznym szaleństwem, powstaje piekło. Miłość to dzielenie się, pożądanie to gromadzenie. Pożądanie zawsze chce, ale nigdy nie daje, a miłość zna jedynie dawanie i nigdy nie prosi o nic w zamian. Jest bezwarunkowym dzieleniem się. Dawaj dlatego, że masz, a nie dlatego, że spodziewasz się czegoś w zamian. Cały problem polega na tym, że nienawidzisz siebie, a chcesz pokochać drugą osobę. To niemożliwe. Druga osoba także nienawidzi siebie i chce pokochać ciebie. Lekcji miłości musisz najpierw nauczyć się sam. Ludzie nie chcą prawdy. Chcą wiary. Błądzić jest rzeczą ludzką, przyznać się do tego boską. Wszystkie rodzaje medytacji zostały stworzone w jednym celu, aby przenieść cię z głowy do serca, aby wyrwać cię z bagna umysłu i wprowadzić do wolności serca, aby uświadomić ci, że nie jesteś głową. Prawda zawsze przychodzi w zrozumieniu. Nie jest czymś, co spotykasz, jest czymś, w czym wzrastasz. Poszukuj więc zrozumienia, bo im większe jest twoje zrozumienie, tym jesteś bliższy prawdy. Jeśli żyjesz wyłącznie dla siebie, jakiego znaczenia może kiedykolwiek nabrać twoje życie? W życiu każdego człowieka dojrzewanie oznacza zagłębianie się w siebie. Tam są korzenie. Zanim lotos stanie się kwiatem lotosu, musi przebić się przez błoto. Ten świat
jest tym błotem. Umysł to wspaniały sługa, ale niebezpieczny władca. Jeśli kochasz kwiat, nie zrywaj go, bo jeśli go zerwiesz, on umrze i przestanie być tym, co kochasz. Więc jeśli kochasz kwiat, pozwól mu być. W miłości nie chodzi o posiadanie. W miłości chodzi o docenienie. Osoba szczęśliwa należy sama do siebie. Posiadanie wiedzy jest karane, poszukiwanie jest karane. Ślepota, ciemnota, posłuszeństwo są nagradzane. Prawdziwa zmiana wynika z przemiany wewnętrznej. Istnienie to ciągła zmiana. Dojrzałość nie wynika z życiowych doświadczeń. Ma natomiast związek z doświadczeniem wewnętrznym. Im głębiej ktoś wnika w siebie samego, tym bardziej staje się dojrzały. A co z wolnością? Nie ma większej wolności niż bycie tym, kim naprawdę się jest. Nie ma większej wolności niż nieuleganie cudzym wymaganiom, niż życie uważnie i spontanicznie. Nie ma znaczenia, czym się zajmujemy. Ważne jest, jak to robimy. Z własnej woli, zgodnie ze swoją wizją, z miłością. Wtedy wszystko, czego się dotykamy, staje się złotem. Nikt nie lubi szczęśliwego człowieka, ponieważ szczęśliwy człowiek rani ego innych. Im bardziej jesteś inteligentny, tym bardziej się nie zgadzasz. Jednak rodzice chwalą dziecko, które się z nimi zgadza. Potępiają natomiast takie, które ma swoje zdanie. Medytacja oznacza obserwowanie umysłu. Ludzie zazwyczaj przerzucają odpowiedzialność na innych. Czynią ich odpowiedzialnymi za swoje cierpienia. Wszystkie swoje myśli otrzymałeś od innych. Czy możesz znaleźć choć jedną myśl, która jest twoja, autentycznie twoja, którą ty zrodziłeś? Właściwa miłość powoduje, że medytujesz. Właściwa medytacja powoduje, że kochasz. Mówię teraz i zawsze o miłości, której tak naprawdę każdy z nas pragnie. Takiej, która zrodzona jest z medytacji, a nie z umysłu. Żyj chwilą. Całym sobą skup się na danej chwili. Nie pozwól przeszłości ingerować i nie dopuść, aby pojawiła się przyszłość. Przeszłości już nie ma. Jest martwa. Kiedy nauczymy się widzieć partnera, partnerkę nie jako przyczynę tego, jak się czujemy, szczęśliwi albo przygnębieni, sfrustrowani lub zadowoleni, ale raczej jako lustro, które pokazuje nam, kim jesteśmy, wówczas to zrozumienie nada zupełnie nową jakość podróży badania życia w związku z inną osobą. Z chwilą, kiedy zaakceptujesz siebie, stajesz się otwarty, stajesz się podatny, wrażliwy. Mówią, wiesz, a ja powiadam, badaj. Nakazują, nie wątp. Ja zaś radzę, by wątpić do samego końca, aż się dowiemy, poczujemy i doświadczymy. Anthony de Mello.
Nic nie jest dobre lub złe. Wszystko zależy od naszych myśli. Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Szczęście jest motylem. Próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim ramieniu. Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa. Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie, że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą. Czy widzisz ten kamień na środku drogi? Od chwili, gdy przyszedłem tu dziś rano, 10 osób potknęło się o niego, przeklinając. Ale ani jedna osoba nie zadała sobie trudu usunięcia go, by inni się nie potknęli. Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia – przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania, wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy. Osoba pogrążona we śnie sądzi, że poczuje się lepiej, jeśli zmieni się ktoś inny. Ilekroć pozwalacie sobie na dobre samopoczucie, kiedy mówią wam, że jesteście okej, tylekroć przygotujcie się na złe samopoczucie z chwilą, gdy powiedzą wam, że nie jesteście dobrzy. Jak powiadają Arabowie, natura deszczu jest zawsze taka sama. Pozwala rosnąć zarówno cierniom na bagnach, jak i kwiatom w ogrodach. To nie świat i ludzie wokół ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale twoje myśli. Mówi się, że miłość jest ślepa. Wierzcie mi, to zupełne kłamstwo. Nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. To, co sobie uświadamiasz, to też kontrolujesz. To, czego sobie nie uświadomisz, kontroluje ciebie. Rozpadające się iluzje boleśnie ranią. Ilekroć wyrzekasz się czegoś, wiążesz się z tym na zawsze. Nikt poza tobą samym nie może sprawić, byś był szczęśliwy albo nieszczęśliwy. To, co cię tak bardzo oczarowało, tkwi w twojej głowie, a nie w twojej ukochanej osobie lub rzeczy. Gdy to zrozumiesz, czar zginie pod uderzeniem miecza świadomości. Nie jesteś ani zły, ani wspaniały. Ty jesteś ty. Jeśli pozwolisz się wciągnąć w osądy otaczających cię ludzi, to jednocześnie zjadasz owoce napięcia, nieprawości i lęku, gdyż jeśli dzisiaj nazywają cię wspaniałym i żyjesz w zachwyceniu, to jutro nazwą cię złym i wpadniesz w depresję. Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz. Wszystko, co naprawdę żyje, musi umrzeć. Popatrzcie na kwiaty. Tylko sztuczne nigdy nie umierają.
obie rzeczy, zarówno to, przed czym uciekasz, jak i to, za czym wzdychasz, są w tobie. Co to jest miłość? To wrażliwość na każdą cząstkę rzeczywistości w tobie i na zewnątrz i z głębi serca płynącą odpowiedź na tę rzeczywistość. Prawdziwe szczęście nie ma przyczyny. Jesteś szczęśliwy bez żadnej racji. Jest tylko jedno zło na świecie – strach. Jest tylko jedno dobro na świecie – miłość. Życie jest jak butelka dobrego wina. Niektórzy zadowalają się czytaniem etykiety, inni wolą spróbować jego zawartość. Dlaczego chcesz być dla kogoś kimś wyjątkowym i poddać się tym samym jego akceptacji i osądowi? Dlaczego nie zadawala cię to, kim po prostu jesteś? Niczego się nie wyrzekać, do niczego się nie przywiązywać. Negatywne uczucia istnieją w tobie, nie w otaczającej cię rzeczywistości. Nie trudź się, by ją zmieniać. Nie próbuj zmieniać innych. Marnujesz czas i energię. Jakim szaleństwem jest oczekiwanie, by inny człowiek żył zgodnie ze standardami i normami, które zostały zaprogramowane w tobie przez twoje środowisko i twoją rodzinę? To, co oni mówią, więcej mówi o nich samych niż o tobie. To nie świat i ludzie wokół ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale twoje myślenie. Równie dobrze możesz szukać orlego gniazda na dnie oceanu, jak szczęścia w świecie, który cię otacza. Nie staraj się uszczęśliwiać ludzi na siłę, bo narobisz sobie kłopotów. Nie próbuj uczyć świni śpiewu. Stracisz czas, a i świnie zdenerwujesz. Szczegółowo analizując płatki, nikt jeszcze nie pojął piękna róży. Kto wie, nie mówi. Kto mówi, nie wie. Życie jest bankietem. Tragedią tego świata jest, że większość umiera na nim z głodu. Przestajesz czuć się wygnańcem, kiedy odkrywasz, że twoim domem jest wszechświat. Nie każdy, którego oczy są zamknięte, śni i nie każdy z otwartymi oczami może widzieć. Przywiązanie to wiara w to, że nie mając czegoś, nie można być szczęśliwym. Ludzie nie chcą prawdy. Oni chcą pewności i bezpieczeństwa. Mistycy wciąż próbują nam przekazywać, że rzeczywistość, która nas otacza, jest najzupełniej w porządku. Problemy tkwią nie w tej rzeczywistości. Znajdują się one wyłącznie w ludzkich umysłach. Jeśli chcesz wiedzieć, co to znaczy być szczęśliwym, popatrz na kwiat, na ptaka, na dziecko. To są doskonałe obrazy. Żyją oni bowiem chwilą w wiecznie trwającym teraz, bez przeszłości, bez przyszłości. Jest bowiem tak, iż to, co czujemy i myślimy, stanowi zazwyczaj iluzję wyprodukowaną przez nasze głowy. Ciekaw jestem, jakie to korzyści mamy z lądowania człowieka na Księżycu, jeśli my sami nie potrafimy żyć tu, na tej Ziemi.
Jedyna możliwość, by zmienić siebie, polega na odrzuceniu naszego dotychczasowego sposobu rozumowania. Spełnienie pragnienia może co najwyżej sprawić ci chwilową przyjemność i podniecić cię na mgnienie oka. Nie myl tego ze szczęściem. Jeśli dojdziesz do wniosku, że dziś nie jesteś tak mądry, jak ci się to wczoraj zdawało, to znaczy, że dzisiaj jesteś mądrzejszy. Ludzie tak naprawdę nie chcą dojrzeć, nie chcą się zmienić, nie chcą być szczęśliwi. Miłość można spotkać tylko tam, gdzie nie ma lęku i gdzie panuje wolność. Wolę raczej swoją wolność niż twoją miłość. Jeśli masz do wyboru towarzystwo w więzieniu i samotny spacer na wolności, co wybierasz? Słowa, korzystaj z mocy słów. Złoszczenie się na kogoś jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ta druga osoba umrze. Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Nie zostaniesz ukarany za swój gniew. Zostaniesz ukarany przez swój gniew. Nie tkwij w przeszłości. Nie śnij o przyszłości. Skoncentruj swój umysł na chwili obecnej. Jakiekolwiek święte słowa przeczytasz, jakkolwiek dużo ich wypowiesz, jakie dobro będą one czynić, jeśli nie będziesz działać w zgodzie z nimi? Nienawiścią nie można pokonać nienawiści. Można ją pokonać tylko miłością. To odwieczne prawo. Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień. Trzymanie się złości jest jak wzięcie w dłoń rozżarzonego węgla z zamiarem skrzywdzenia kogoś. Tym, kto poparzy się najmocniej, jesteś ty sam. Jedną świecą można zapalić 1000 świec bez uszczerbku dla trwałości jej płomienia. Szczęścia też nigdy nie ubywa, gdy się nim dzielimy. Łatwo jest zobaczyć wady innych, ale trudno jest ujrzeć swoje wady. Nikt nie zbawi nas poza nami samymi. Nikt nie może i nie jest w stanie tego zrobić. Sami musimy przejść tę drogę. Bez względu na to, jak trudną ma się za sobą przeszłość, zawsze można zacząć od nowa w dniu dzisiejszym. Spokój pochodzi z twojego środka, z wewnątrz ciebie. Nie szukaj go nigdzie indziej. Znajdź go w sobie. Prawdziwa miłość rodzi się ze zrozumienia. Nie grzeb wciąż w przeszłości. Nie wybiegaj ciągle w przyszłość. Skoncentruj swój umysł na chwili obecnej. Podstawą wszelkiego cierpienia jest przywiązanie. W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa.
nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Bądź światłem sam dla siebie. Nie wierz w nic, bez względu na to, gdzie to czytasz lub kto to powiedział, nawet jeśli ja to powiedziałem. Chyba, że zgadza się to z twoim rozumem i zdrowym rozsądkiem. Każdy człowiek jest autorem własnego zdrowia lub choroby. Szczęście nigdy nie przyjdzie do tych, którzy nie doceniają tego, co już mają. Jeśli naprawdę kochałeś siebie, nigdy nie mógłbyś skrzywdzić drugiego. Tak jak solidna skała nie jest wstrząśnięta przez burzę, tak i mądrzy nie odczuwają pochwały ani winy. Jedna chwila może zmienić dzień, jeden dzień może zmienić życie, a jedno życie może zmienić świat. Ucisz gniewnego człowieka miłością. Ucisz złego człowieka miłosierdziem. Ucisz skąpca hojnością. Ucisz kłamcę prawdą. Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą. Obwiniają tych, którzy milczą. Winią tych, którzy mówią wiele. Obwiniają tych, którzy mówią z umiarem. Nie ma na świecie nikogo, kto nie zostałby oskarżony. Noś swoje ego jak luźny strój. Stracisz tylko to, czego się trzymasz. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Jiddu Krishnamurti. Umiejętność obserwowania bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji. Zakończenie cierpienia jest początkiem mądrości. Wiedza jest zawsze w cieniu ignorancji. Medytacja to wolność od myśli i ruch w ekstazie prawdy. Medytacja to eksplozja inteligencji. W sobie leży cały świat, a jeśli umiesz patrzeć i uczyć się, drzwi są tam, a klucz jest w twojej dłoni. Nikt na ziemi nie może dać ci ani klucza, ani drzwi do otwarcia, oprócz ciebie. Gdy jesteśmy młodzi, bardzo ważne jest, abyśmy byli prawdziwymi rewolucjonistami, co oznacza, że niczego nie akceptujemy, ale pytamy o wszystkie te rzeczy, aby dowiedzieć się, co jest prawdą. Tylko wtedy możemy stworzyć nowy świat. Prawda jest krainą bez ścieżki i nie można do niej podchodzić żadną ścieżką, żadną religią ani żadną sektą. Musisz być swoim własnym nauczycielem i własnym uczniem. W razie potrzeby musisz kwestionować wszystko, co człowiek uznał za wartościowe. Transformacja świata jest wynikiem transformacji samego siebie, ponieważ jaźń jest produktem i częścią całego procesu ludzkiej egzystencji. Aby się zmienić, niezbędna jest samoświadomość.
Nie wiedząc, kim jesteś, nie ma podstaw do właściwej myśli i bez znajomości siebie nie może być transformacji świata. Mając dwa rozwiązania, zawsze wybieraj to bardziej szczodre. Nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. Zrozumienie życia to zrozumienie siebie i jest to początek i koniec edukacji. Uwaga nie jest tym samym co koncentracja. Koncentracja polega na wyłączeniu. Uwaga, która jest pełną świadomością, nie wyklucza niczego. Jedną z funkcji myśli jest ciągłe zajmowanie się czymś. Większość z nas pragnie, aby nasz umysł był stale zajęty, dzięki czemu chronieni jesteśmy przed własnymi wizerunkami. Na pytanie o to, czy istnieje Bóg, prawda, rzeczywistość, jakkolwiek zechcecie nazwać problem, który was dręczy, nie udzielą wam odpowiedzi ani księgi, ani kapłani, ani filozofowie czy zbawiciele. Oprócz was samych, nikt i nic nie odpowie wam na to pytanie, dlatego też musicie poznać siebie. Niedojrzałość polega jedynie na zupełnej nieznajomości siebie. Zrozumienie samego siebie jest początkiem mądrości. Umysł religijny jest czymś całkowicie różnym od umysłu wierzącego w religię. Gdybyście kochali swe dzieci, nie byłoby wojen. Tylko ci, którzy nie są uwięzieni przez społeczeństwo, mogą zmienić jego istotę. Świat jest tak samo pełen opinii jak ludzi. I wiesz, jaka jest opinia. Jeden mówi to, a ktoś inny mówi to. Każdy ma opinię, ale opinia nie jest prawdą. Dlatego nie słuchaj zwykłej opinii bez względu na to, kto to jest, ale odkryj dla siebie, co jest prawdą. Opinia może się zmienić z dnia na dzień, ale nie możemy zmienić prawdy. Uważaj na człowieka, który mówi, że wie. Im więcej znasz siebie, tym większa jest jasność. Samowiedza nie ma końca. Nie osiągniesz osiągnięcia, nie dojdziesz do konkluzji. To rzeka bez końca. Tylko wtedy, gdy umysł jest wolny od idei i przekonań, może działać prawidłowo. Szczęście jest dziwne. Przybywa, gdy go nie szukasz. Kiedy nie starasz się być szczęśliwy, niespodziewanie, tajemniczo, szczęście istnieje, zrodzone z czystości. Gdy uczymy się siebie według kogoś innego, uczymy się tylko jego, a nie siebie. Człowiek żyje w czasie. Wymyślanie przyszłości stało się jego ulubioną zabawą w ucieczkę. Zawsze staramy się utożsamiać z naszą rasą, z kulturą, z tym, w co wierzymy, lub też z postaciami mistycznymi, pewnymi przekonaniami, szczególnego rodzaju nadrzędnymi autorytetami. Utożsamianie się z czymś zdaje się stanowić drugą naturę człowieka. Odczucie to prawdopodobnie odziedziczyliśmy po zwierzętach niższych.
Z pewnością owa identyfikacja niesie poczucie bezpieczeństwa, pewności, poczucie posiadania czegoś, bycia właścicielem. Zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa mogą zaś przybrać formę iluzji. Człowiekowi najwidoczniej potrzeba naprawdę wielu iluzji. Posiadane przez nas rzeczy bardziej posiadają nas niż my je. Zamek, dom, obrazy, książki, wiedza stają się o wiele ważniejsze, bardziej istotne niż sam człowiek. Wydaje mi się, że większość z nas nie jest w pełni świadoma nie tylko tego, o czym mówimy, ale nawet swego otoczenia, barw, ludzi, kształtu drzew, chmur, ruchu, wody. Nie jesteśmy obiektywnie świadomi, może dlatego, że tak bardzo zajmujemy się sobą, swymi drobnymi, błahymi problemami, swymi pojęciami, przyjemnościami, pragnieniami i ambicjami. Niemniej jednak dużo mówimy o pełni świadomości. Możemy uczyć się jedynie wtedy, kiedy słuchamy. Słuchanie to akt ciszy. Może nauczyć się go jedynie wyjątkowo spokojny, lecz aktywny umysł. Czy zauważyłeś, że inspiracja pojawia się wtedy, kiedy jej nie szukasz? Pojawia się, kiedy przestajesz mieć oczekiwania, kiedy twoje serce i umysł zaznają spokoju. Wolność jest konieczna w miłości. Nie wolność rebelii, nie wolność do robienia czego zechcesz, podobnie nie wolność wykrzykiwania otwarcie czy potajemnie swoich potrzeb. Chodzi tu o wolność, która przychodzi wraz ze zrozumieniem. Klucz do zapanowania pokoju na świecie tkwi w codziennym zachowaniu. Strach niszczy inteligencję i jest jedną z przyczyn egoizmu. Kiedy umysł jest zupełnie spokojny, zarówno w sferze powierzchownej, jak i wewnętrznej, odkryć można to, co nieznane i niemierzalne. Kiedy coś nazywamy, automatycznie to kategoryzujemy, myśląc, że rozumiemy. Kiedy nie nazywamy rzeczy, musimy się im bliżej przyjrzeć. Mówiąc inaczej, kiedy podchodzimy do nieznanego, postrzegamy w zupełnie nowy sposób. Kiedy nie nazywamy rzeczy, to doświadczamy jej tak, jakbyśmy nigdy wcześniej jej nie znali. Jeśli zasadzisz zboże raz, to raz będziesz zbierał plony. Jeśli raz zasadzisz drzewo, to plony zbierał będziesz 10 razy. Kiedy wybudujesz wioskę, plony zbierał będziesz 100 razy. Życie jest wyjątkową tajemnicą. Nie taką, jakie spotykasz w książkach, ani taką, o której mówią ludzie. Jest to tajemnica, którą każdy sam odkrywa na własnej skórze. Dlatego tak ważne dla każdego z nas jest zrozumienie jej drobnych, trywialnych kwestii i pójście o krok dalej. Poświęcając uwagę wszystkiemu, stajesz się wrażliwy. Będąc wrażliwym, posiadasz umiejętność wewnętrznego postrzegania piękna. Prawda jest tym, co cię wyzwoli, a nie usilne dążenie do wolności. Na wolność składa się rozpoznanie swoich ograniczeń. Mądrość to nie nagromadzenie wspomnień, ale nadrzędna wrażliwość na prawdę.
Nikt nie może wsadzić się do psychologicznego więzienia. Każdy z nas w jakimś już tkwi. Unikając problemu, spowodujesz jedynie jego rozrost. Wówczas porzucasz porozumienie i wolność. Inteligencja polega na kwestionowaniu metod. Miłość oddaje się tak, jak kwiat oddaje swój zapach. Bez medytacji życiu brakuje zapachu, miłości. Powinni nalegać, aby poziom edukacji stymulował ich do wolnego i odważnego myślenia. Ono pomoże im badać i rozumieć. Tego właśnie powinni wymagać od swoich nauczycieli. Religijny umysł jest światłem samym dla siebie. Nie jest tak, że najpierw rozumiesz, a później działasz. Kiedy rozumiemy, samo absolutne zrozumienie jest działaniem. Oznacza to, że powinno się obserwować siebie, powinno się coraz lepiej dostrzegać wpływy i szukać nad nimi kontroli i dominacji. Oznacza to, że nigdy nie powinno na cokolwiek zgadzać się bezmyślnie. Powinno się wszystko kwestionować, badać i znajdować się w ciągłym stanie rebelii. Sama czynność obserwacji wymaga zdumiewającej jasności. W przeciwnym razie niemożliwe jest obserwowanie. Ze względów politycznych i przemysłowych dyscyplina stała się ważnym czynnikiem w dzisiejszej strukturze społecznej. To ze względu na nasze pragnienie posiadania psychologicznego bezpieczeństwa godzimy się na stosowanie różnych form dyscypliny. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Mahatma Gandhi. Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Później z tobą walczą. Następnie wygrywasz. Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym. Ziemia zapewnia wystarczająco wiele, by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego żądze. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Bóg nie byłby Bogiem, jeśli by zadowalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy. Wolność to stan umysłu. Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą. Nie, wypowiedziane bez lęku, może być lepsze i ważniejsze niż tak, wypowiedziane tylko po to, żeby kogoś zadowolić lub, co gorsza, by uniknąć kłopotów.
Uważam siebie za hinduistę, chrześcijanina, muzułmanina, Żyda, buddystę i konfucjanistę. Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo. Stanowczo twierdzę, że obecnie Europa jest chrześcijańska tylko z nazwy. W rzeczywistości oddaje cześć Mamonie. Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga. Esencją cywilizacji nie jest mnożenie pragnień, ale ich rozumne i dobrowolne wyrzekanie się. Cokolwiek zrobisz, będzie nieznaczące, lecz jest bardzo ważne, byś to zrobił. Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu, zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę. Nietolerancja sama w sobie jest formą przemocy i przeszkodą w rozwoju prawdziwego, demokratycznego ducha. Miłość jest najpotężniejszą siłą, jaka istnieje. Nawet jeśli jesteś w mniejszości, prawda zawsze pozostanie prawdą. Moralność jest podstawą rzeczy, a prawda jest podstawą moralności. Brak przemocy jest pierwszym przykazaniem mojej wiary. Jest też ostatnim z moich przekonań. Dopóki człowiek z własnej woli sam nie zrówna się z innymi bratnimi mu istotami, nie ma dla niego zbawienia. Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy. Jest wiele powodów, dla których jestem przygotowany na śmierć, ale nie ma żadnego, dla którego gotów byłbym zabić. Naszą najgłębszą modlitwą powinno być, by Hindus stał się lepszym Hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem. Niemądrym jest być zbyt pewnym własnej wiedzy. Zdrowo jest pamiętać, że najsilniejszy może osłabnąć, a najmądrzejszy się mylić. Prawda jest daleko bardziej potężna niż jakakolwiek broń masowej zagłady. Różnica między tym, co robimy, a co jesteśmy w stanie zrobić, wystarczyłaby, by rozwiązać większość problemów tego świata. Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczanie jest cnotą silnych. Tak naprawdę jest tyle religii, co ludzi na świecie. Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym, w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami. Żadna kultura nie może przeżyć, jeśli stara się być jedyną i wykluczającą inne. Musimy być zawsze uprzejmi i cierpliwi, aby radzić sobie z tymi, którzy nie widzą rzeczy tak jak my. Jeśli chcemy nauczać prawdziwego pokoju na świecie i jeśli mamy prowadzić prawdziwą wojnę przeciwko wojnie, musimy zacząć od naszych dzieci.
Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmienienia świata, jak w byciu zdolnym do zmienienia samych siebie. Wiedza o wszystkim pochodzi od wszystkich. 7 grzechów społecznych. Polityka bez zasad, bogactwo bez pracy, przyjemność bez sumienia, wiedza bez osobowości, handel bez moralności, nauka bez człowieczeństwa i wiara bez poświęcenia. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest niezaprzeczalnym prawem każdego obywatela. Rezygnując z niego, przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy i zabijać miliony ludzi, jest lęk przed tym, by cywilizacja ludzka doznała ukojenia pokojem. Ten lęk trzeba pokonać i zdecydowanie pozbawić władzy prawa tworzenia armii i wszczynania wojen. Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą. Lubię waszego Chrystusa. Nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tacy niepodobni do waszego Chrystusa. Materializm bogatych krajów chrześcijańskich jest tak przeciwstawny do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie można jednocześnie wyznawać Mamona i Boga. Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny na dobę. Religie to różne drogi prowadzące do tego samego celu. Jaka to różnica, którą z nich wybierzemy, jeśli i tak kierujemy się do tego samego celu? Jaki cel więc mają te kłótnie między nami? Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Hazrat Inayat Khan. Ludzie, którzy obdarowali świat prawdziwą głębią swojej myśli, to ci, którzy zapanowali nad swoim umysłem. Jeśli chcemy odnaleźć pokój w świecie, najpierw musimy odnaleźć spokój w sobie. Gdy brak go w nas, żadne nasze działanie nie przyniesie efektów. Gdy patrzysz na ocean, widzisz tylko tę jego część, która jest w twoim polu widzenia. Podobnie jest z prawdą. Gdy zdarzy nam się coś przykrego, zostajemy zranieni, wielu ludzi obwinia innych, lecz mądry człowiek przygląda się sam sobie. Człowiek cieszy się, gdy życie niesie go na fali, a smuci, gdy fala opada. Mędrzec przyjmuje jedno i drugie jako naturalne konsekwencje życia. Człowiek sądzi drugiego ze swojej moralnej perspektywy. Mędrzec przygląda się także perspektywie drugiej osoby. Ten, kto potrafi ożywić w innej osobie uczucie radości lub wdzięczności, sam przez to wiele zyskuje. Nie opłakuj przeszłości, nie martw się o przyszłość, a staraj się jak najlepiej wykorzystać teraźniejszość. Samoświadomość jest podstawową wiedzą, daje wiedzę o innych. W samoświadomości leży zrozumienie natury, przez którą ujawnia się prawo stworzenia. Gdy skierujemy uwagę do wewnątrz, odkrywamy, że nasze prawdziwe ja jest ponad nieustającym ruchem wszechświata.
przebudzone serce mówi: muszę dawać, a porzucam oczekiwania. W ten sposób otwiera wrota, które prowadzą do stałego szczęścia. Ten, kto uczciwie poszukuje swojego celu w życiu, sam jest przez ów cel poszukiwany. Każdy komponuje muzykę swojego życia. Jeśli krzywdzisz kogoś, wyłamujesz się z harmonii i powstaje fałsz w melodii twojego życia. Naszymi myślami tworzymy sobie szczęście lub nieszczęście, którego doświadczamy. Egoizm sprawia, że przez całe życie jesteśmy ślepi. Obwiniamy innych za nasze smutki i nieszczęścia, nie dostrzegając, że sami jesteśmy twórcami swojego świata. Sekret przyjaciela utrzymuj w tajemnicy jak swój własny. Błędy przyjaciela ukrywaj jak swoje własne. Im bardziej wzniosła dusza, tym szerszą ma perspektywę. Samokontrola oznacza zdolność do panowania nad każdym aspektem życia. Każdy ma swoją ścieżkę. Pozwólmy ludziom realizować pragnienia, by dzięki temu byli w stanie wznieść się ponad nie do wiecznego celu. Dopóki jest w nas pragnienie posiadania czegoś, nie dojdziemy dalej niż do przedmiotu owego pragnienia. Dyskusja jest dla tych, którzy twierdzą, że mają rację, a inni się mylą. Mędrzec nie mówi takich rzeczy, więc nie ma dyskusji. Dobre życie polega na podążaniu za swoim ideałem, a nie na kontrolowaniu ideałów innych osób. Niech każdy podąża za swoim. Ten, kto działa dla nagrody, jest mniejszy od tej nagrody. Ten, kto wyrzeka się takiego działania, wznosi się ponad nagrody. Odpoczynek umysłu jest przynajmniej tak samo istotny jak odpoczynek ciała, a jednak utrzymujemy cały czas umysł na wysokich obrotach. Prawdy nie trzeba ukrywać, ponieważ sama się kryje przed oczami nieświadomych. Każda namiętność, emocja wpływają na nasz umysł, a każda, nawet najbardziej subtelna zmiana w stanie naszego umysłu wpływa na nasze ciało. Sen jest wygodny, ale to przebudzenie jest interesujące. Nauczyć się, jak żyć, jest ważniejsze od jakiejkolwiek nadprzyrodzonej czy okultystycznej wiedzy. Dusza najpierw rodzi się w fałszywym ja, jest wtedy jakby ślepa. Gdy odradza się w prawdziwym ja, oczy się otwierają. Wielcy nauczyciele ludzkości stają się strumieniami miłości. Śmierć swojego ja jest poznaniem Boga. Obdarowywanie innych współczuciem jest wolnością, lecz oczekiwanie współczucia od innych jest niewolą. Człowiek poznaje prawdę, odpowiednią dla jego stadium rozwoju.
Rozpoczynamy nasze życie próbując być nauczycielami. Niezwykle trudno jest nauczyć się bycia uczniem. Zaprawdę ten jest zwycięzcą, kto zwyciężył sam siebie. Gdy życie odsłania przed nami swe sekrety, pierwszą lekcją do nauczenia się jest pokora. Jesteśmy w stanie zobaczyć w danym czasie to, co jest dla nas widoczne. Nic więcej. Cele człowieka są zależne od stopnia jego rozwoju. Ważniejsze jest poznanie prawdy o sobie samym, niż o niebie i piekle. Gdy człowiek wznosi się ponad namiętność, zaczyna rozumieć, czym jest miłość. Ciągle szukamy Boga gdzieś daleko, podczas gdy cały czas jest bliżej nas niż nasza dusza. Wszechświat jest niczym kopuła. Cokolwiek powiesz, wibruje w nim, po czym to samo wraca do ciebie. Podobnie dzieje się z naszym działaniem. Zbierzesz to, co zasiałeś. Porażka przychodzi do nas, gdy nasza wola podda się wątpiącemu rozumowi. Mądry człowiek utrzymuje równowagę między miłością a mocą. Miłość w nim cały czas wzrasta i rozszerza swój zasięg, a jednocześnie wzmacnia się siła woli, tak by nie dało się łatwo złamać mu serca. Gdyby tylko ludzie naprawdę znali swoją własną religię, jak bardzo tolerancyjni by się stali, jak bardzo wolni od urazy do innych wyznań. Jest wiele ścieżek i każdy uważa swoją za najlepszą i najmądrzejszą. Pozwólmy jednak, by każdy wybierał taką, która odpowiada jego temperamentowi. Mądrość osiąga się w samotności. Serce człowieka, zarówno dobrego, jak i złego, jest siedzibą Boga. Dlatego powinniśmy uważać, by nikogo nie ranić słowem ani działaniem. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Sadhguru. Z nikim się nie ścigam, ale zdecydowanie jadę na pełnym gazie w każdym aspekcie mojego życia. Idioci robią rzeczy, których nie lubią. Inteligentni robią to, co kochają. Geniusz robi to, co jest potrzebne, z radością. Jeśli martwisz się o to, jak być lepszym od kogoś innego, nie możesz cieszyć się cudzym sukcesem, ani swoim własnym. Próbując kogoś ukarać, w efekcie karzesz tylko siebie. To jest właśnie sekret życia. Być niepoważnym, ale absolutnie zaangażowanym. Światło słoneczne wpada do twojego domu nie dlatego, że tego chcesz. Dzieje się tak, ponieważ otwierasz okna. Sceptycyzm i cynizm to dwie różne rzeczy. Cynizm oznacza, że założyłeś coś z góry. Sceptycyzm oznacza, że szukasz prawdy.
Jeśli ktoś jest dla ciebie wredny, najpierw spróbuj miłości. Jeśli to nie zadziała, współczucia. Jeśli to nie zadziała, dystansu. Sukces nie polega na byciu lepszym od kogoś. Sukces to zrealizowanie celu stojącego za twoim działaniem. Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki musisz zrobić, to zobaczyć, że twoje życie jest twoją karmą. To twoje dzieło. Nie widząc tego, twoje życie nie jest tak naprawdę twoje. Jeśli naprawdę martwisz się o dobro wszystkich, nie musisz się martwić o przetrwanie. Świat się o ciebie zatroszczy. Istoty ludzkie stają się tym, kim są, niekoniecznie dlatego, że są obdarzone ogromną wiedzą, zdolnościami lub talentem. Po prostu dlatego, że są oddani temu, co robią. Jeśli spotyka się dwoje ludzi, powinno to być dzielenie się radością, a nie wydobywanie radości z siebie nawzajem. Jeśli troszczysz się o ludzi wokół ciebie, musisz stać się osobą, z którą lubią przebywać. Człowiek to bardzo wyrafinowany mechanizm. Jeśli jesteś w odpowiednim zestrojeniu, jesteś w stanie postrzegać cały kosmos w sobie. Musimy patrzeć w przyszłość i zobaczyć, jak tworzyć narody, z których wszyscy będziemy dumni. Narody, które będą w stanie służyć każdemu człowiekowi, aby mógł w pełni wyrazić swoje życie. Jeśli człowiek nie ma nadziei, jest prawdziwie błogosławiony, ponieważ ta osoba nie ma strachu przed porażką. Miłość nie jest tym, co robisz. Miłość jest tym, czym jesteś. Jeśli nie jesteś problemem, radzenie sobie z problemami zewnętrznymi nie będzie problemem. Nie ma problemów, są tylko sytuacje. Wszystko zależy od tego, jak do nich podchodzisz. Jeśli nie zrobisz właściwych rzeczy, właściwe rzeczy nie przydarzą się tobie. Musimy uświadomić ludziom, że Bóg nie potrzebuje żołnierzy, którzy za Niego walczą. Drzewa i ludzie są w intymnym związku. To, co one wydychają, my wdychamy. To, co my wydychamy, one wdychają. Najpiękniejsze chwile w życiu to momenty, kiedy wyrażasz swoją radość, a nie kiedy jej szukasz. Jedyną rzeczą, która stoi między tobą a twoim dobrym samopoczuciem, jest prosty fakt. Pozwoliłeś, aby twoje myśli i emocje przyjmowały instrukcje z zewnątrz, a nie z wewnątrz. Umysł nie znajduje się w żadnym jednym miejscu. Każda komórka w ciele ma swoją własną inteligencję. Mózg siedzi w twojej głowie, ale umysł jest wszędzie. Twój umysł nie musi być kontrolowany, twój umysł musi być wyzwolony. Gdy zniszczysz zbudowane przez siebie mury fałszu, wszystko staje się jednym. Pokój i radość nie są rzeczami, które osiągasz pod koniec życia. Są one podstawą twojego życia. Reaktywność to zniewolenie. Odpowiedzialność to wolność. Ludzkie postrzeganie poprzez narządy zmysłów jest zawsze fragmentaryczne. Może dać złudzenie kompletności, ale nigdy nie może pojąć całości.
Oto dwa podstawowe sposoby podejścia do podróży duchowej. Można iść powoli, krok po kroku, przyjmując wszystkie dostępne naturalne pomoce, albo można zignorować wszystkie kroki i wykonać skok do wewnątrz. Cały proces duchowy polega właśnie na tym, że jesteś gotów zrobić kolejny krok, nie wiedząc, dokąd cię on zaprowadzi. Jeśli nie jesteś na to gotowy, to znaczy, że nie jesteś gotowy na żadną nową możliwość. Śmierć jest fikcją stworzoną przez ludzi, którzy przeżywają swoje życie w całkowitej nieświadomości. Istnieje tylko życie, życie i tylko życie, przechodzące z jednego wymiaru w drugi, z drugiego w kolejny. W każdej chwili wokół ciebie dzieje się milion cudów. Kwitnący kwiat, ćwierkający ptak, brzęcząca pszczoła, spadająca kropla deszczu, płatek śniegu unoszący się w czystym wieczornym powietrzu. Magia jest wszędzie. Jeśli nauczysz się nią żyć, życie będzie niczym innym jak codziennym cudem. Nie możesz wybrać guru. Pogłębiaj swoją tęsknotę, a guru wybierze ciebie. Jeśli myślisz, że jesteś duży, stajesz się mały. Jeśli wiesz, że jesteś niczym, stajesz się nieograniczony. Na tym polega piękno bycia istotą ludzką. Strach wynika po prostu z tego, że nie żyjesz życiem, żyjesz w swoim umyśle. Proces duchowy to po prostu stworzenie odpowiedniej chemii, w której jesteś naturalnie spokojny, naturalnie radosny. Przez cały czas nieświadomie kształtujesz swój los. Duchowość nie oznacza odejścia od życia. Duchowość oznacza stawanie się żywym w najpełniejszy możliwy sposób, tak, że nie jesteś żywy tylko na powierzchni, jesteś żywy do samego rdzenia. Nasze energie życiowe są najbardziej podstawowym i najpotężniejszym aspektem istoty ludzkiej. Bóg nie podniesie za ciebie małego palca, wiedz proszę, bo cokolwiek ma zrobić, to już zrobił. Kiedy szukasz szczęścia poprzez swoje działanie, zawsze jesteś zniewolony przez sytuację zewnętrzną. Nasze życie staje się piękne nie dlatego, że jesteśmy idealni. Oświecenie nigdy się nie zdarza. Ono istnieje, jest zawsze. Jaki jest człowiek, takie będzie społeczeństwo. Jeśli nie ma w tobie ognia, jak możesz kogokolwiek zainspirować? Jeśli chcesz inspirować, musisz intensywnie płonąć. Guru to nie jest ktoś, kto cię pociesza. Guru to ktoś, kto zachęca cię do zniszczenia tego, co w tobie ograniczone. Jeśli kształtuje cię atmosfera, w której żyjesz, nie możesz nazywać się liderem. Jeśli to ty kształtujesz atmosferę, w której żyjesz, tylko wtedy możesz nazywać się liderem. Jeśli chcemy, aby ludzkość cieszyła się owocami nauki i technologii, a nie wykorzystywała je do niszczenia siebie i całej planety, najważniejszą rzeczą w tej chwili jest podniesienie ludzkiej świadomości. Czy masz plan, czy wierzysz we wróżby? Na tym polega różnica między sukcesem a przypadkiem.
Jeśli chcesz odnieść sukces, nie goń za sukcesem. Umacniaj się i rozwijaj swoje kompetencje. Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. To żałosne, że jeśli ktoś ma problem fizyczny, ludzie mu współczują, ale jeśli ma problem psychiczny, staje się obiektem drwin. Kiedy doświadczysz wszystkich form życia jako części siebie, nikt nie będzie musiał ci mówić, żebyś chronił przyrodę. Tak czy siak będziesz o nią dbał. Każde inne stworzenie na tej planecie jest przyjazne dla środowiska. Tylko my, ludzie, musimy nauczyć się żyć świadomie. Nie lubisz, kiedy złość jest skierowana na ciebie. To dlaczego uważasz, że rozwiązaniem jest kierowanie gniewu na innych? Jeśli rozwiniesz się w sobie, zniknie duma i uprzedzenia. Będziesz działać kierowany czystym, absolutnym rozsądkiem. Twoje opinie to mur, nie tylko dla innych, ale i dla ciebie. Zamknięty umysł oznacza ograniczone możliwości. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Rumi. Wczoraj byłem bystry i chciałem zmienić świat. Dziś jestem mądry, więc zmieniam siebie. Szukałem w świątyniach, kościołach i meczetach, ale odnalazłem boskość w moim sercu. Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli. Słowa są pretekstem. To wewnętrzna więź przyciąga jedną osobę do drugiej, a nie słowa. Nasza największa siła leży w delikatności i czułości naszego serca. Wszystko, co widzisz, ma swoje korzenie w niewidzialnym świecie. Kształty mogą się zmieniać, lecz esencja pozostaje ta sama. Miłość to lekkomyślność. Bez przyczyny, powodu, interesu czy zysku, umarła dla zainteresowania sobą. Kocha, ryzykując wszystko i o nic nie prosząc. Miłość jest morzem, w którym intelekt tonie. Pożegnania są tylko dla tych, którzy kochają oczami, bowiem dla tych, którzy kochają sercem i duszą, nie istnieje taka rzecz jak separacja. Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale zaledwie na szukaniu i znajdowaniu wszelkich barier w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś. Nie szukaj mnie w ludzkim kształcie. Mieszkam w twoim spojrzeniu. Nie ma miejsca na formy w miłości tak intensywnej. I choć wieki już minęły, słońce ani razu nie powiedziało ziemi: jesteś mi coś winna. Zobacz, co dzieje się z miłością taką jak ta. Rozjaśnia nasze niebo. Skruszałem jako kamień i wzrosłem jako roślina. Umarłem jako roślina i narodziłem się jako zwierzę. Umarłem jako zwierzę i stałem się człowiekiem.
Czego mam się bać? Czy kiedykolwiek poprzez śmierć stałem się czymś gorszym? Tam, gdzie jest cierpienie, pojawia się okazja do wzrostu i zdobycia prawdziwego szczęścia. Nie unikaj złych rzeczy w życiu, bo ominą cię dobre. Nie wystarczy żyć. Sam fakt twojego istnienia to nie wszystko, co ma znaczenie. Liczy się to, w jaki sposób żyjesz. Przestań zachowywać się, jakbyś nic nie znaczył. Jesteś całym wszechświatem. Bóg działa przez ciebie. Twoimi rękami buduje, twoim sercem kocha, twoimi oczami obserwuje. Na poziomie duchowym wszyscy jesteśmy jednością. Tak naprawdę nie ma między nami żadnej odrębności. Różnice religijne to iluzja zrodzona z głupoty lub ślepoty. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Dalaj Lama. Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim się samemu było wcześniej. Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem. Moja religia jest prosta. Nie wymaga kamiennych świątyń, nie wymaga filozoficznych dociekań. Świątynią jest nasz umysł i nasze serce. Filozofią – dobroć. Miłość i współczucie to rzeczy niezbędne, nie luksusowe. Bez nich ludzkość nie przetrwa. Podążaj za trzema rzeczami. Szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny. Jeżeli problem może być rozwiązany, to będzie. Jeśli nie da się go rozwiązać, nie ma sensu się nim przejmować. Pamiętaj, że nie otrzymać tego, czego się chce, to czasem wspaniały łód szczęścia. Oceniaj swój sukces na podstawie tego, z czego musiałeś zrezygnować, by go osiągnąć. Chcesz, by inni byli szczęśliwi? Praktykuj współczucie. Chcesz sam być szczęśliwy? Praktykuj współczucie. Podaruj tym, których kochasz, skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali. Nigdy nie bierz mojej ciszy za ignorancję, mojego spokoju za akceptację, ani mojej dobroci za słabość. Współczucie i tolerancja nie są oznaką słabości, ale oznaką siły. Spokój umysłu jest najwyższym źródłem szczęścia psychicznego. Pamiętaj, że najpiękniejszy związek jest wtedy, gdy miłość przewyższa samą potrzebę bycia z drugą osobą. Gniewu nie można pokonać gniewem. Jeśli ktoś jest zły na ciebie, a w zamian okazujesz gniew, rezultatem jest katastrofa. Z drugiej strony, jeśli będziesz kontrolować swój gniew i okazywać jego przeciwieństwo, miłość, współczucie, tolerancję i cierpliwość, nie tylko zachowasz spokój, ale zmniejszy się również gniew drugiej osoby. Postawienie sobie zbyt wysokich wymagań powoduje życie w nieustannym lęku.
kiedy mówisz, powtarzasz tylko to, czego się wcześniej dowiedziałeś. Kiedy słuchasz, możesz nauczyć się czegoś nowego. Weź pod uwagę, że wielkie uczucia i wielkie przedsięwzięcia zawierają element ryzyka. Naszym głównym celem w tym życiu jest pomaganie innym, a jeśli nie możesz im pomagać, przynajmniej ich nie krzywdź. Nie pozwól, aby zachowanie innych zniszczyło twój wewnętrzny spokój. Jeśli myślisz, że wszystko jest winą kogoś innego, dużo się wycierpisz. Kiedy zdasz sobie sprawę, że wszystko wypływa tylko z ciebie samego, poznasz zarówno spokój, jak i radość. Otwarte serce to otwarty umysł. Spokojny umysł przynosi wewnętrzną siłę i pewność siebie. To jest bardzo ważne dla dobrego zdrowia. Pokonuję moich wrogów, gdy czynię ich moimi przyjaciółmi. W praktyce tolerancji wróg jest najlepszym nauczycielem. Tylko rozwój współczucia i zrozumienia dla innych może przynieść nam spokój i szczęście, którego wszyscy szukamy. Pokój nie oznacza braku konfliktów. Różnice zawsze będą istniały. Pokój oznacza rozwiązywanie tych różnic za pomocą pokojowych środków, poprzez dialog, edukację, wiedzę i poprzez humanitarne sposoby. Prawdziwym bohaterem jest ten, kto pokonuje swój własny gniew i nienawiść. Kiedy czujemy miłość i życzliwość wobec innych, to nie tylko sprawia, że inni czują się kochani i zadbani, ale także pomaga nam rozwijać wewnętrzne szczęście i spokój. Kiedy praktykujesz wdzięczność, pojawia się poczucie szacunku wobec innych. Ucz się zasad, abyś wiedział, jak złamać je we właściwy sposób. Nie pozwól, aby mała kłótnia zraniła wielką przyjaźń. Kiedy uświadomisz sobie, że popełniłeś błąd, podejmij natychmiastowe kroki, aby go naprawić. Pamiętaj, że cisza jest czasem najlepszą odpowiedzią. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.